Dzień dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to, to jest podcast Gamecast Biznes w Grach. Jest z nami dzisiaj Radek Ratusznik, game director. One more level. Dzień dobry, mm. dzień dobry. Jest ich dwóch, tak wam od razu powiem. Jest yy, jeszcze jeden yy, koleżka w, w gamedevie, który jest mega do ciebie podobny i zawsze prawie was na każdym będzie mylę, pomimo że jakoś tam wasze twarze kojarzę yy, od, od paru ładnych lat. Yy, dziękuję, że jesteś i, i że to chyba tego właściwego zaprosiłem kolesia, a nie tego drugiego. Yy, ten drugi będzie za tydzień. Yy, dziękuję ci, że jesteś. Witaj. Witam, witam. No mam nadzieję, że tego właściwego. Ciekawe, kim jest ten drugi, ale. to się to nie... Ja też go staram się namierzyć, także. Ja, nie, nie chyba nie... Tak, nie, nie. zarty z Wartami you are One and Only and Special, także, także na spokojnie. E, dziękuję ci, że jesteś. E, jesteś. E... Nie wiem, czy wyjątkowo, osoba. znaczy wyjątkowo osobą na pewno. To mam nadzieję, sobie zaraz przegadamy, ale myślę, że to się w wyjątkowym miejscu jako firma. Na, ile, na na tyle, na ile mogłeś, może przeskanować, co robimy w naszym podcaście, to staramy się rozmawiać trochę bardziej o biznesie mm -hmm. niż o tworzeniu gier, ale no, o tyle to trochę pasuje, bo, bo faktycznie pochwaliście grą bardziej inwestorom niż graczom, chyba. Tak. I jednocześnie hmm. macie taką dosyć specyficzną sytuację, w której e, nie wiem, kiedy ten Go wyszedł, ale to już był bardzo, bardzo dawno temu. Tak przynajmniej się wydaje. Dwójka rok temu. <grym> tak. E, Równo niemalże. E, e, tak. E, tak, więc e, e, jest sporo to do przegadania. Hmm. E, ja wiem, że e, jesteś jesteś e, niby właśnie jesteś bardziej dewem czy bardziej człowiekiem biznesu dzisiaj. Ja myślę, że dzisiaj jestem mocno połączeniem jednego i drugiego. To z racji e, też mojej funkcji w zarządzie i tego, że no, jestem w firmie od samego początku, czyli w tym roku świętujemy to dziesięciolecie istnienia, one more level. No i jakby cała taka. Czy ja dostanę prezent? Przepraszam. No. Znaczy ja dla kolegów pytam z firmy, bo to nie gdzieżby tam dla Coś siebie. Czy tam no. pewnie pomyślimy, no mamy jakieś gadżety. Ale już mieliście? Gadżety. mieliście? już, bo ja już nie pamiętam powiem szczerze. A to dziesięciolecie, uzi. jakby celebracja tego dziesięciolecia to też. Tak. To... Od 1 stycznia widzę trwa, dobrze. Nie, nie, no od września powiedzmy, że też tam jakieś działania z tym związane prowadzimy, był, była właśnie prezentacja dla inwestorów, był. Ale mieliście jakby taki właśnie prezentator mm -hmm. dla, dla, dla inwestorów, ale tak branżowo, czy minął mnie jakiś news? To no było dla branży niestety LinkedIn, nie. ten no. post twitterowy, pościg, coś w tym stylu? Eee. Było, było tam na Twitterze, natomiast takiego eventu stricte dla branży jakiegoś nie okay. robiliśmy, to wewnętrznie tutaj. A, czyli na PGA będzie. Byłoby Dobra. miło, byłoby miło, aczkolwiek... Ja, ja słyszałem, że czwartek wiecz wieczór są wszyscy formi, więc, wieczór, więc nie więc zapraszacie no. no. Nie, no w sobotę jest After Party, A, okay. w piątek, no to w piątek, bo w piątek chyba wszyscy coś tam Myślę, robią. Tam już ale w czwartek. Jest wszystko. No to w czwartek mówię, możecie openera zrobić takiego no. małego. Byłoby fajnie, aczkolwiek no. chyba już trochę będzie za późno, żeby się na to zabierać. No niestety tak, ale dobrze. Gratulacje w takim razie. Yy, wszyscy mają coraz jakieś tam y, rocznice, także w sumie już nawet nie pominąłem dokładnie, że mam y, dyszka. Tak, no bo my tak naprawdę. Zostaliśmy szerzej znani po tym 2020 i po gousterze. Wcześniej raczej nie było głośno o nas, ale, ale istnieliśmy i też pracowaliśmy nad grami, oczywiście. Y y y jakie wy gry robiliście mhm. kiedyś? No, na pewno... To jest może, bo dzisiaj macie ciekawe story, co przed wami, mhm. macie te story, te ostatnie 2, 3, 4 lata, mhm. m, które was uformowały. Od czego zaczynaliście? Gdzie, gdzie był radek 10 lat temu? No, gdzie byłem 10 lat temu? Na pewno byłem o wiele bardziej skupiony też na tej mniej biznesowej, a bardziej takiej deweloperskiej wtedy karierze, bo. No też tak sytuacja do mnie wymagała tego, że ja bym tak naprawdę było nas niewielu, więc mieliśmy tam paręnaście osób na początku, bo powstaliśmy z połączenia dwóch krakowskich spółek. Jedna się nazywała Nimbi Studios, i głównie znana była z gier mobilnych, a druga Tapid Games i głównie zajmowała się robieniem gier hopa, Hidden Object Puzzle dla Artifex Mundi. No i z połączenia tych dwóch spółek powstało One More Level. Tak naprawdę te dwa zespoły, zebrane do kupy, no to było to ponad no, około, około 12 osób, z tego co pamiętam, o bardzo różnym skill prawda? Więc to też tak my przynieśliśmy te, trochę tego mobilkowego know-how, ale to były gry raczej takie przynajmniej z zamiarem bycia grami premium niż free-to-play. No i tam było też to doświadczenie z przygodówek, które w sumie nam się przydało, bo też początkowe działania spółki były finansowane z tworzenia właśnie hopy na zlecenie Artifex Mundi, a my dzięki temu mogliśmy sobie eksperymentować z naszymi własnymi projektami. Mieliśmy też projekt mobilkowy, który Przenieśliśmy na pc czyli czyli Deadlinks, to były takie lemingi w nowym wydaniu, można powiedzieć, naszym takim ząbiakowym, nowym trochę. Od już... Czyli kiedy Ghost na mobilkę? Raz? nie usłyszałem go tego. No to byłby hit. Mam nadzieję. No, to absolutnie. Znaczy, ja jestem Boomer Gamerem, mm -hmm. dziadem i zawsze to powtarzam. Ale jednocześnie mam w serduszku ciepłe miejsce na gry mobilne, które moim zdaniem są nadal mega niedocenione. Prawda? I jak słyszę, że, i jak słyszę co drugą osobę, którą zapraszam, która ma jakiś tam background tak. mobilkowy, to myślę sobie dlaczego jakby nie robimy tego jeszcze więcej? Czy, czy jakby się wstydzimy tego, czy trochę się nie chce, czy trochę się wydaje, a na tymi wydam będzie łatwiej, nie? nie? wydaje mi się, że to jest, że będzie łatwiej, bo teraz nie jest za łatwo, prawda? In general ja tak słyszałem, że takie jest. Ja, ale, ale wydaje mi się, że też obserwujemy ten trend, że coraz więcej tych większych gier trafia też na Mobile. Czy jako premium, czy jako jakieś takie triale, które później można zamienić w premium. No jeszcze Piotr Gamracy mówi, że się poleca właśnie w komentarzach. Też widzisz, no tylko wystarczy zapukać i od razu gamracy się zjawia. No. Pozdrawiam Cię Piotrze. Tak, więc, więc mi się wydaje, że to na pewno jest na to przestrzeń na pewno jest przestrzeń na, e, na portowanie gier na, na mobile. Też e, sam streaming, o ile zwiększył użyteczność urządzeń mobilnych, prawda? No bo teraz też same kontrolery, które są do, e, do telefonów, e, dosyć, też zyskują na popularności streamingi czy GeForce'a, czy, czy też Netflix ma swoje usługi. E, Chodzi mi o, o to, że oferują gry, prawda, te, też takie, z, z, powiedzmy, te bardziej konsolowe, no ona była niedawno jakaś Katana Zero, więc to tak naprawdę ten rynek się zmienia, moim zdaniem, e, idzie w tym mhm. kierunku, że coraz więcej takich dużych e, produkcji się będzie pojawiało na, na mobilach. też te urządzenia coraz Ja myślę, że ludzie by e, Ghostrunnera mobilkowego, e, nie wiem, czy to była dokładnie dwójka, mhm. czy konwersja, czy mhm. jakiś tam... E, Którąś tą formę zrobiona gierka? Zapłaciliby jakiegoś tam Full Price'a? Tak to mówiąc wątpię, żeby Full Price'a zapłacili takiego, którego yy, mieliby do zapłaty na, yy, na konsolach, czy, czy na. Na no, czemu nie w, nie w Half Price? No, half. Nie w promując żadnego a sklepu. Price, ale załóżmy. Robicie go strunera, robicie go dwórkę, praktycznie tam niech będzie, że w że, że full scale, tak jest jak na PC, czy mm -hmm. tam ewentualnie bez paru feature'ów, nie wiem, coś w tym stylu. E i go puszczacie z 10 baksów. No, bo pomimo tego, że nie jest to, może sam ekran nie jest najwygodniejszym kontrolerem do, do takiej gry jak Ghostrunner, nie. jakby pominając ten fakt, uważam, że ale lub macie jakby. Tak, który, to jest ten lub, który loop. odpowiada powtarzalności, jakby rozgrywce kilkudziesięciu słów. To jest ten, ten gameplay loop, który, który by pasował na takie e, granie dorywcze. Dlatego też na handheldach dosyć dobrze Ghost Runner performował. Ghost Runner 2, e, też całą kampanię e, marketingową, e, w sensie był wspierany przez e, Asusa do promocji tego ROG LI, prawda, czyli tej, tego handhelda. Czy jedynka przy Steam Decku bardzo mocno też była e, promowana. E, także no jak najbardziej. Jest, y, jest, to, jest, to, jest to jakaś opcja. Jest to, jest to coś ciekawego. No, no Cieszę się, że, że uśmiech jest na twarzy, więc już plany powstają w głowie. Dobrze, i y, robicie mobilki y, d, d, na zlecenie, ale robicie swoje tak. rzeczy. Tak, to jest gdzieś tam jakiś rok, nie wiem pewnie 15, 16, tak. coś 17. Mhm. i w pewnym momencie ale by było super, y, gdybyśmy zrobili cyberpunka. <grystanie> Prawie, że tak. Jeszcze był projekt z Techlandem, God Trigger, y, czyli takie nasze hotline mhm. Miami w koopie no na tym projekcie dosyć długo pracowaliśmy, no i te, tak naprawdę ten projekt był o tyle przełomowy, że zespół nauczył się robić gry, można tak powiedzieć, że zespół się wykuł, zespół poznał też wiadomo Techland z, z ogromnym doświadczeniem, osoby, które tam nas prowadziły przez ten proces, dużo feedbacku, e, który no, pomógł nam się ukształtować jako, jako zespół deweloperski, który jest w stanie robić quality gry, no bo God Trigger też był oceniany Całkiem pozytywnie, tam okolice 75% na Metacritic. A się zarobiliście nie, nie, na Nie, tym? nie. Godstrigger to, 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 to nie był projekt, który przyniósł nam jakiekolwiek profit. Nie, to, to jest jakby informacja mhm. dla wszystkich młodszych, sługających devów, która gra dopiero przynosi pieniądze tak, dla to... uznanych studiów, które mają dziesięcioletnią historię, bo rozumiem, że w Waszym przypadku to Piąta, był Piąta dopiero. Czwarta... Tak, bo gołstraner jakby dał wam pieniądze i to jakiś na no czwarty, piąty tytuł. No, no tak można minus, powiedzieć, tak? że takie sensowne pieniądze to, to, to dopiero Ghostrunner. Okej, okay, ale wcześniejsza wyszła na zero? Bo co było przed eee, Ghostrunnerem, eee, jak nie no, no, tu, no, Wiesz, no to mieliśmy y, większość developmentu finansowanego przez wydawcę. To też było trochę inaczej, no. więc mm -hmm. tak, zresztą w że było to samo, więc w zasadzie wszystko co zarobiliśmy to już jest na plus. Y Wyszy się na zero, no, ale daje jakiś lekki plus. Tak, tak. Ale, ale mieliśmy projekt, który wydawaliśmy. To był projekt, w którym my bardziej funkcjonowaliśmy jako wydawca i wspieraliśmy małego Indie Deva. To było Warlocks vs. Shadows i tam była nawet kampania kickstarterowa udana i, i całkiem jak na budżet tej gry rozsądna sprzedaż. Więc to był taki, e, e, taki też projekt, który przyniósł nam jakiś profit sensowny, w sensie jak na tamte czasy sensowny. No i dobrze, i potem Ghostrunner, z gostranem wszystko wyszło super, bo, bo i cyberpunk wyszedł super, więc, <noise> więc wy wspiliście śmietankę, bardzo łatwa premiera, wszystko się udało. No, powiedzmy, że tak I... było, dużo potu też było, żeby dowieść tą grę na czas, bo no, tak naprawdę zrobiliśmy ją no, w dwa lata, nie niecałe dwa lata, i tu nie będę ukrywał, że sytuacja covidowa nam to w sensie z jednej strony nam to trochę utrudniło, bo musieliśmy się przenieść prawda, na ten model hybrydowy pracy, czy nawet full zdalny w pewnym momencie. Ale z drugiej strony nam to ułatwiło, bo no, siedzieliśmy w domu i w sumie no, w zasadzie całe nasze życie było kręciło się wokół tego ghostrunnera. I dobrze, bo tak naprawdę to mogliśmy uciec do niego i na nim się skupić. I ten czas bardzo szybko nam minął ten 2020, aż do samej premiery. Szkoda, że musieliśmy świętować online na Zoomie. No ale, ale warto było i tak. No, no. Sukces był większy niż się na pewno spodziewaliśmy. Okej. Okay. No i dobrze. Kurz opadł. Mm. I od razu bierzecie się za dwójkę Ghostrunnera? Prawie tak, wzięliśmy się od razu za dodatek, e, taki duży dodatek Project Hell do Ghostrunnera, poza wsparciem takim standardowym, jakieś tam kosmetyczne rzeczy, jakieś dodatkowe tryby, to robiliśmy taki duży dodatek, który no, naszym zdaniem mógłby spokojnie funkcjonować jako standalone alone produkt. No, decyzja wydawcy była taka, mhm. żeby to był jednak, była, było częścią Ghostrunnera, żeby wspierać też jego sprzedaż. E, więc to e, nad, nad tym pracowaliśmy jakiś rok. Nad tym dodatkiem on wyszedł i już pod koniec tam Część zespołu już pracowała nad dwójką. Faktycznie w 2021 roku podpisaliśmy kontrakt z 505 na GoSdona Go 2. No i do, rozumiem, na tym też nie straciliście pieniędzy. No nie, 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 na, na tym nie straciliśmy pieniędzy jak najbardziej to też ogłosiliśmy, że de facto po zakończeniu prac, no my już byliśmy na plusie, można powiedzieć, tak to wyglądało. Tak, Te koszty produkcji też, z naszej perspektywy jako dewelopera od razu się zwróciły, tak. Bo tak, to teraz to też jakby trzeba wyjaśnić może młodszym, bo może są gdzieś tam młodsi słuchacze, nie wiem, muszę to sobie strakować, ale jeśli mają po 19 lat, to Ghostrunner Rydynka jest już jakąś tam przeszłością te cztery, cztery lata, lata do tak. tyłu hmm. i rozmawiamy o tym, że macie 10 lat, po drodze Bargier, dopiero czwarta czy piąta się opłaciła, ale jednocześnie o tyle to jest przewrotna historia, że dzisiaj nie macie mm, poza mentalnymi związków z Ghostrunnerem jako brandem. Tak, tak. Bo... Bo, bo jedynka y, y, poszła w zapomnienie, i dwójka też poszła w zapomnienie, i, i nie, nie jesteś z tym związany. Tam po drodze było parę, rozumiem, różnych przygód z publisherami, o których pewnie nie możecie mówić za bardzo. A, tak, tak, no, ale. W sensie tak, tak, Powiedz tak, mi i... trzema słowami, jaki to był okres, hmm. tak wiesz, tak czy tam trzema zdaniami, e, bo, bo, bo to jest. Rozumiem przeżycie, to jest specyficzne, tak? Jakby standardowa droga jest może taka, że jak już swój, swoją grę tam dociągniesz, mm -hmm. to tą, tą, tą swoją wielką, dużą grę to jak ona się okaże sukcesem, no to jakby masz ją utrzymasz i, tak. e, i idziesz do przodu. tak? Wasza historia jest odwrotna. Mm -hmm. tak? Dotarliście do sukcesu, który żeście, e, nie wiem czy tam sprzedażowo, ale na pewno mm -hmm. e, jakościowo powtórzyliście, tak? tak? Więc drugi e, e, album hitowy, wasz rokowy mm -hmm. również się okazał sukcesem, co też jest bardzo trudnym zadaniem. Mm -hmm. I jednocześnie z IP się pożegnaliście, więc to nie jest standardowa droga. Tak, to nie jest standardowa Więc, droga, ale... Jak to wyszło? Jak, jak to, wam to się udało to i, bardzo, i dlaczego było tak właśnie fajnie? To, to nie ma tam żadnego dramatu za tym, czy horroru. To jest dosyć prosta historia. My po wydaniu Ghost Triggera byliśmy w takim miejscu, że no nie mieliśmy pieniędzy na funkcjonowanie wtedy w zasadzie, e, poza jakimś finansowaniem, e, długiem się no więc e, tak naprawdę oferta, jaką wtedy dostaliśmy, to była oferta, która no, nie dawała nam praw do tego IP, więc my to IP stworzyliśmy e, na zlecenie All In Games. My jesteśmy z nim bardzo związani, prawda, z, z tym IP, e, czujemy się twórcami, czujemy się e, odpowiedzialni za to IP też, natomiast no, nie jest naszą mhm. własnością i to oczywiście teraz po latach no, no można sobie pluć w brodę, ale no nie mieliśmy za bardzo manewr in, in, innego, innej opcji na tamten moment. To była oferta, którą mieliśmy na stole, którą musieliśmy wziąć, żeby spółka mogła dalej funkcjonować. E, więc tak to yes. wyglądało. E, to, że to IP tak wystrzeliło, no to oczywiście no, jest to też nasza zasługa jako twórców, ale też dobrego marketingu. No, i potem to IP zostało też odkupione przez 505 Games od All In Games. I, e, także ono sobie powędrowało, straciło tą naszą polską tożsamość, można powiedzieć. I e, jest to IP 505, więc 505 ma do tego prawa. 505 będzie decydować, e, kto będzie m, pracował nad jakimś kolejną odsuną, czy jakimś spin-offem. Ja serio się, że dziś jakby w dzisiejszych warunkach będą starać się jeszcze coś z tego IP zrobić? No, na ten moment nie wiem. W sensie. Nie, jak oceniasz? No, ja jakby tak jesteś tak tylko ojcem, tej, tej markując. Jakby... Z mojej perspektywy, uważam, że jeszcze jest sporo, sporo miejsca dla Ghostrunnera 2. Można z tej gry jeszcze sporo wycisnąć. Yy, mhm. I sprzedażowo, i też y, jakimś potencjalnym wsparciem, jakimiś działaniami wokół niego marketingowymi, że ta gra jeszcze nie jest martwa. Ona ma przecież dopiero rok yy, i spokojnie jeszcze można na, na tej grze yy, zarobić. Yy, więc wydaje mi się, że, że, że jakieś plany na kolejne części, no to nie jest najbliższy czas. To nie jest najbliższy czas. My też. Mhm. Oczywiście nie zamykamy się na jakieś opcje, które by były związane z tym IP, bo, bo tak jak mówię, no, my czujemy się bardzo z nim związani, więc e, oczywiście może przyjdzie taki dzień, w którym, w którym wrócimy do niego. Nie? nie zamykamy tych drzwi jak najbardziej. OK. To chyba że Five zrobi to z kimś innym. Tak, tak? No, no, Ale to, no, to wtedy... oczywiście będzie to smutek w naszym sercu na pewno wtedy, ale no to jest biznes, wiadomo. E, no jest no a po, powiedzcie, jakby nie macie też. Bo poza tym, że musieliście rozstać z IP. Mhm. Znaczy rozstać. No to jakby z samego startu. Tak. To nie, taki trochę inny rozstanie. Mhm. Ale jednocześnie jakiś, jakiś um, ciężar emocjonalny, no jest tak jest Ciężar, tak, ciężar coś, emocjonalny, co, bo też wiemy, co, coś, coś, co okazało się sukcesem tak, i, i też trzeba wiemy, się jakie oddać. By to by nam dało możliwości, gdyby to było nasze IP, prawda? Gdybyśmy my to od początku było nasze, jak, jak gdybyśmy my o nim decydowali i gdybyśmy my byli jakby w pełni ten sukces, by, 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 by nas dotyczył tylko nas, prawda, że to na pewno, są też mhm. teraz ta zmiana strategii i to, na co sobie możemy pozwolić, czyli na tworzenie własnych IP, które, które będą już tylko one more level. No dobrze, to pobawmy się w fantazję, mhm. bo możemy, absolutnie, przecież to w biznesie ma sens. Yy, załóżmy, że yy... Nie wiem, cokolwiek się wydarzyło, ale, ale prawa do dwójki macie mm -hmm. Wy, e, możecie o czymś decydować. E, co byś zrobił inaczej e, przy dwójce? E, co bym zrobił inaczej? Dewowo, biznesowo, bierzba hmm? kliszecko. Tak, tak. z myślę, jakichkolwiek myślę, perspektywy. dałbym nie? dwójce jeszcze trochę czasu. E, dałbym dwójce trochę czasu, żeby jeszcze niektóre rzeczy dopracować. Tam jeszcze takiego lekkiego szlifu bym dodał tej grze, ale też e, siłą rzeczy przesunąłbym datę premiery. Bo my wylądowaliśmy w tygodniu, w którym jednocześnie pojawił się, w sensie na początku tygodnia pojawił się Spider-Man 2, a na koniec tygodnia się pojawiał Alan Wake 2. I my byliśmy po środku, więc no, było, na co no przesunąć, było na co wydawać. Mogliście się na ten rok przesunąć tak. na przykład tydzień po Space Marine i, i, i też by było super, prawda? To też był bardzo chillowy wrzesień premierowo. Nie, nie, ja, ja, bym, i ja to... mówię tutaj o jakimś lekkim przesunięciu dosłownie tam okay, dwóch w miesięcy. To nie chodzi o to, żeby, żeby jakąś rewolucję tu wprowadzać. Natomiast no, to jest takie gdybanie. No, też budżet mieliśmy określony na, na tą produkcję. Cele wydawcy były, były jasne, w sensie no, no, wydawca miał plan, który realizował, no i no okay. i tak. Jest. No co, myślisz skleiło im się to, czy, czy, czy niekoniecznie? No myślę, że na dłuższą metę na pewno, to na pewno, na pewno, pewnie te okay. oczekiwania początkowe były wyższe, nasze też, te sprzedażowe. Nie no, bo na dwójki się nie sprzedało, tym jedynki. Tak, tak, właśnie, właśnie o to chodzi, że te oczekiwania na pewno mieliśmy większe, natomiast to nie jest projekt, który jest jakąś klapą, broń Boże, też no. No, jeszcze nie raportowaliśmy dokładnie, jak wyglądają te dane sprzedażowe, kiedy gra już też, kiedy będziemy już mieć prawo do Tantiem, prawda, to też o tym będziemy informować. No, na razie jeszcze tego ten moment nie nastąpił, a ja jestem przekonany, że, że to jest kwestia już nie czy, tylko kiedy i całkiem niedługo okay. wydaje mi się. Rekup jest blisko. Wydaje mi się, że, że tak. Oczywiście poczekamy Rekup. na raporty i wtedy będziemy. Będziemy o tym informować. Dobrze. To przenosimy się z przeszłości, chociaż tak niedalekiej, pomimo, że mi się wydaje, że ten rok temu był bardzo dawno temu. A, a faktycznie go strony to to, to zamierzchła przeszłość. Bo to było chyba dwie wojny i trzy kryzysy globalne. Ale jedną pandemię temu, tak. Yy, tak, no znaczy wiesz, po drodze było chyba jeszcze. Yy, w maja, w, na Florydzie były chyba zabójcze yy, jakieś owady tak, z tego co pamiętam. Tak, no więc... niestety, niestety, trochę się przydarzyło po drodze, zgadza się. No, to zaraz wywory w Stanach, więc może coś jeszcze się pojawi, także zawsze można liczyć yy, na globalną politykę. Powiedz mi, w takim razie przyszłość. Coś tam ostatnio ogłaszaliście, tak. jakąś tam giereczkę. E, pamiętam, jak mi na Digitalach bardzo, bardzo podekscytowane opowiadałeś, że będzie fajnie, tak, a tak to tak, tak. nazwijmy. No ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej gry, którą teraz robimy. To jest, dla nas to jest taki trochę naturalny rozwój, jak jakiś taki next step w rozwoju jako twórcy gier. To jest kierunek, który chcieliśmy obrać od jakiegoś czasu. I to jest, no mamy sporo mechanik tak zwanych source-like'owych w niej, więc to jest coś, z czym my się czujemy dosyć komfortowo, mamy, o, mamy trochę doświadczenia, bo no już i w jedynce, i w dwójce ustronerze trochę takich elementów się gdzieś tam pojawiało, więc, więc jak najbardziej. No więc od czego tu zacząć, bo tak naprawdę no my... Ja nie wiem, co możesz mówić. Jakby ja, o samej że to może krótko opowiem, bo tak naprawdę ogłosiliśmy dwa projekty i dwa nasze własne IP. Pierwszy to jest Cyber Slash, który no nie ma za dużo wspólnego z Cyber, bo to jest nazwa kodowa, która nam przetrwała, jak to jeszcze była zupełnie inna gra, inny koncept. Natomiast nie ma nic wspólnego z Cyber, ze Slash ma trochę więcej. Więc jest to XIX wieczny Souls-like Pierwszej osoby z elementami metroidwaniowymi też w level designie. Jest to nasze IP, które tutaj od początku tworzymy i jest to IP, które no, z którym wiążemy wielkie nadzieje, bo alternatywna historia XIX-wiecznej Europy, którą tam przedstawiamy, jest dosyć unikalnym settingiem. No i też oczywiście pracujemy teraz na Anglu Piątce, więc też ta oprawa będzie najwyższych lotów. Celujemy w 2026 z release'em, więc jeszcze sporo czasu, ale gra już jest na zaawansowanym etapie, no mamy produkcję rozpędzoną, w tym momencie jesteśmy po Vertical Slice'ie, który się spotkał też z dobrymi opiniami, jeszcze z wydawcą, z którym pracowaliśmy i z którym już nie pracujemy, to tak... Tylko dodam, że teraz właśnie ten stąd też ogłosiliśmy nową strategię wydawniczą naszą, czyli self-publishing I, i na pewno gracze, którzy doceniali nasze poprzednie gry, też tutaj znajdą trochę znajomych tropów, więc mm -hmm. jest to zdecydowanie produkcja dla hardkorowych graczy, dla fanów Souls Likeów, ale też dla fanów first-person shooterów. Bo mamy też sporo strzelania w tej grze. Także tak to pokrótce wygląda. To jest ten pierwszy okay. projekt, który. To czek, zanim przejdziesz dalej, bo to może się przeciągnie. XIX wiek. Tak. Jakby zrobił się popularny. Przed, przed rozmową trochę odrzucałem o. o... Wspominek, że, że mi tam brakuje Steamka troszeczkę i ten e, Steampunk ma jakieś tam perspektywy. E, u was to będzie bardziej, bardziej alternatywny, e, wczesny, tak? XIX. Wiek? XIX wiek, tak. Tutaj no, nie zdradzam jeszcze konkretnie, jakie postaci tam mhm. się nam będą przewijać, ale będą postaci historyczne też się pojawiać. E, no tak, ale jest to, jest to nie jest ten wiktoriański XIX wiek, który jest taki super popularny w grach. To jest raczej właśnie ta wcześniejsza część XIX wieku. Powiedzmy, że pierwsza połowa, tak możemy to nazwać. Okej. Okay. Nie, jakby ja, ja lubię tę epokę, bo, bo ona jest taka europejska mocno. Ja nie wiem, czy ona nie jest nadal niezrozumiała dla amerykańców. Mhm. E, jakby, mhm. tak? Tak. Sukces, sukces tomaturga jakby pokazuje, że, że że można to sprzedać. Mhm. E, w, w, jest to wymagające, całkiem. Ja miałem, że dla Ylvan Beatów to, to było e, jakby wybór, gdyż mają dosyć spory z tego, kogo mogą i jak wybierać, więc, e, więc był bardzo ostrożny. Ale jednocześnie należy się wiem Muszę jeszcze sobie z ludźmi o tym porozmawiać z Amerykańcami, ale wydaje mi się, że dla nich to jest nadal bardzo odległa tematyka. I pytanie, czy się nie, nie, nie boicie tego mm -hmm. wczesnego XIX wieku, bo no co standardowy Amerykanin wie o okresie napoleońskim końcu XVIII wieku, a, a początku XIX? No, absolutnie nic, tak? Bo dla nich e, historia to e, wojna, niepodległość... Mm -hmm. Potem secesyjna. Potem Will Smith grający w Wild, Wild West. Mm. I Western NDC. tak? To, to cztery rzeczy, które wiedzą o XIX wieku. Mm -hmm. No, okej. Okay, okej. Okay. W sensie. Yy... Chyba, że się mylę, chyba, że, <laughs> chyba, że znają Amerykanie. Wiesz, yy... szlachetną historię. To jest tak, że my, my to tło historyczne, ten kąt, to jakby umiejscowienie tej akcji, to, to nie jest tak, że to jest gra, która jest jakoś super wierna tej historii. To my mamy jakiś punkt zaczepienia mm. i potem się dzieją dziwne rzeczy. <grych> i, I ta historia już jest tylko takim, no, nazwijmy to tłem, prawda? Dla, dla wydarzeń. Tak. Więc potencjalny odbiorca, który nie ma pojęcia o, o historii XIX wiecznej Europy. No, znajdzie w tej grze inne rzeczy, którego e, będą mogły, e, z, tak nazwijmy to, e, zahaczyć, zajawić, za, zafascynować o nawet. E, wydaje mi się, że to, to nie jest aż taki problem, bo... bo, ale, bo, bo ale, wiesz, to... ale nadal idziecie bardziej w gameplay hmm. i, i hardcore rozgrywkę tak. niż stricte storylining. Zgadza się. Z te, tego story będzie więcej niż w naszych poprzednich grach, będzie miało większe znaczenie sam też world building jest taki no, dużo bardziej przemyślany, tak to nazwijmy, że to wiesz cyberpunk jest o tyle był dla nas czy takie science fiction nawet, bo my mieliśmy sporo też takich już elementów w gołstranerze. Jest o tyle wdzięczny, że co tam sobie człowiek nie wymyśli, no to może to jakoś w jakiś sposób wytłumaczyć. Natomiast tutaj no, chcemy oddać jakieś ten XIX wiek, żeby to nie było tylko, tylko jakiś pretekst do, do, do robienia tej gry, że o, to jest taki setting, który jest niezbyt wyeksploatowany, no to i to idacyt i, dacyt, i dlatego, dlatego taką decyzję podjęliśmy, więc oczywiście też będą, też są jakieś ograniczenia z tym związane, ale to... Ale alternatywny mhm. XIX tak. wiek znaczy od razu e, gdzieś tam związany z magią, bo, bo... E... zauważyłem, że mi w głowie to się od razu jak alternatywy to znaczy, że Musiało coś tam się wydarzyć magicznego. Coś nie W sensie, nie, nie, no, nie, nie, takim fragmencie gameplayu, który pokazywaliśmy w trakcie tej naszej prezentacji inwestorskiej, jest do obejrzenia na naszych socialach, Tam widać coś, co wygląda trochę jak magia. Natomiast mhm. co to jest, no to to będziemy jeszcze ujawniać. My nie mamy takiego podejścia, że nagle pojawili się magowie i demony wyszły z czeluści piekielnych. To, to nie będzie tego typu. Why? It works. It works, ale, ale to jest taka, to spójrzcie na skróty. My chcemy tutaj coś ciekawszego graczom, coś, coś bardziej dojrzałego też. W swojej tematyce, okay. bo, bo sama, sama, sam temat wojen w XIX-wiecznej Europie i, i, tego, i tego okrucieństwa, tego horroru wojny, coś, coś, co my też chcemy w tej grze zaprezentować graczom, to jest coś, co, co, co myślę tutaj dobrze wybrzmi i, i coś, co nie będzie po macoszemu potraktowane Ym, właśnie bez, bez takich pójść na skróty, że no, mamy magię w świecie i to nam też rozwiązuje wszystkie problemy. Chcemy od takiego, od takich skrótów troszeczkę odejść tutaj. Okej. Okay. Znaczy ja yy... niestety jestem historykiem, mm. więc jakby ten, ten, ten okres jest o tyle ciekawy yy, początku XIX wieku, że, że trochę wyznaczył yy, nowoczesność mm, naszą tak. de facto. Yy, i, ale nadal mam sporo obawę, że to dla, dla amerykańskiego odbiorcy będzie nieczytelne. Dla i, i, azjatyckiego może tak, bo, bo jest tam e, ta imperialna, cesarska e, e, cesarski, jakby d, duży fragment anime o, o, na tym feelingu oparty. I miałem, że że Chińczycy i Japończycy digują ten temat. I, I jednak imperium jest im gdzieś tam w głowie, więc, więc chyba bardziej lubią uniformy takie, jak, jak mają żołnierze stojący w linii. Mm -hmm. tak? ci, ci gwardziści, e, e, grenadierzy, oni to lubią. Amerykanie nie wiem, bo im się bardziej kojarzą z, z, z Melem Gibsonem tak? I, e, e, i z Anglikami tak. Czerwonymi. Więc ciekawi mnie, jak, jak wy to ugryziecie i co znaczy ta faktyczna alternatywność. Mhm. E, e, więc tu mega na to czekam. E, jeśli story jest e, większe niż w Ghostrunnerze, bo też e, zawsze pamiętam, to gdzieś w komentarzach czytałem, że, że, że ludzie was prosili o więcej story mhm. w Gołstranerze, więc jeśli tu idzie się do przodu, to, to, to spoko. E, ale jednocześnie rozumiem, że, że, że też e, Będziecie operować w jakimś na przykład, na trudnym e, segmencie, tak? No bo najprostsze porównanie to Evil West od Flying Wild Hogów, e, gdzie, gdzie te, te story chyba też jest drugorzędne, tak? Tak to nazwijmy. Mhm. E, I obok Shadow Warrior, który de facto na tej samej koncepcji funkcjonuje, tak? Więc, więc po prostu slashera e, w ciekawym settingu. E, no i pytanie, jak jak. E... Jak porównanie między Wami a Flying Wild Hogami w Twoim wykonaniu, myśli, myślisz, może wyglądać, mm -hmm. tak? Czy, czy chcecie robić rzeczy inaczej po swojemu? Czy macie na to ciekawszy pomysł? Bo, bo, bo mm -hmm. jakby tytuły Flying Wild Hogów się sprzedały, ale czy to były aż tak duże sukcesy, jak się wszyscy spodziewali? Mm -hmm. Nie wiem, bym chyba dyskutował. Tak. To trochę też dla ciebie ocen, że twoim zdaniem się na przykład te dwa tytuły, które no mówię, będą jakimś to najprostszym porównaniem lokalnym na pewno. Czy one się sprzedają, czy osiągnęły taki swój pełny potencjał? Mhm. To myślę, że nawet to potencjalnie mogą być większe tytuły od, od naszego, ale. Yy, yy, yy. No, ciężko mi oceniać, bo też nie wiem jak, dokładnie, jakie były budżety tych gier i. Yy, to... to tak na, na swój, jakby na swój to mnie, film. Nie, nie, to to, to 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 są, to nie chodzi okay o szczegóły. To są gry, to są gry okay, okej, ale, ale no na pewno nie są to, to takie blockbustery, które gdzieś by zapadły w pamięć mi jakoś szczególnie. Także yy, tak bym je ocenił. Yy, więc my na pewno celujemy wyżej yy, na pewno celujemy wyżej. wydaje mi się, że to co my tutaj yy, proponujemy graczom jeśli chodzi o samą rozgrywkę to jest, na, to jest dość unikalne połączenie bo mamy, yy, mamy ten souslajkowy, -like mm, soulslike'owy taki mm, takie kluczowe feature'y, które są takie bardzo czytelne dla graczy, którzy obcują z tą grą, że to jest source-like, ale jednocześnie to jest pierwsza osoba to jest też strzelanie, to jest precyzyjne strzelanie, też często, mm. ale i, i, i to, i to co przynosimy z goustranera, czyli też walka mele, która też jest dosyć krwawa i, i e, efektowna, więc, więc mm. no, obecnie na rynku nie wydaje mi się, żeby była podobna produkcja do naszej. Podobnie było też z Ghostranerem, że były te podobieństwa, oczywiście do innych gier, ale nadal ona była dosyć unikalna w tej swojej formule, e, i tutaj, Tutaj myślę, że jest podobnie. Oczywiście, no jeszcze trochę czasu zostało, więc może coś podobnego się pojawi w międzyczasie. Natomiast na ten moment mamy wrażenie i, i czujemy to tak, że, że będzie to unikalny experience też dla gracza. Będzie. Oczywiście tam są te fragmenty znane z różnych. To jest połączenie iluś tam tych idei, które są popularne i które trendują, można powiedzieć, mhm. ale nadal złączone razem dają unikalne doświadczenie. Okej. Okay. Fajnie. Bierzecie jakiegoś pisarza znanego do, 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 do pomocy, czy nie, nie bardzo? Nie, mamy dwójkę bardzo zdolnych narrative designerów tutaj, designerkę i designera, i, i w pełni im ufamy, bo, bo też bardzo dużo dobrego już do tej pory wnieśli, jeśli chodzi o właśnie tworzenie tego świata, o ten no world building. To jest bo też mówiłem wcześniej, że będzie więcej tego story niż w że 2. W że 2 było sporo tego story tak naprawdę, ale bardziej chodzi mi o jakość, mm -hmm. o samo o sam ten world building i e, przekazanie treści, które mają jakieś znaczenie, o które tak no nazwijmy to meaningful. Oczywiście ten kontrast, że my tak naprawdę tu mamy grę, która, w której 80% czasu pewnie będzie combat, prawda? To nadal chcemy, żeby, żeby, żeby jakieś wartości ta gra ze sobą niosła. Okay. Dobrze. Życzę powodzenia, bo to jest ciekawy segment, ale też mówię, automatycznie będziecie pewnie gdzieś tam. Nie w tym Steam bankowym, ale, ale ja czytam tam magów prochowych od Briana McC McClellana, tak? że z... zawsze upominałem jego nazwisko. Mm -hmm. McClellana. I, i, I miałem, że ten amerykański odbiorca będzie właśnie przygotowany na, okay. na te mm -hmm. takie lekkie, lek, lekko fantazy, ale, ale bardziej. Bardziej, bardziej twardą tematykę. Tak, masztaty tam była ta manipulacja tym prochem. Tak, i jakby de -decyd, nie dużo więcej nie trzeba do dobrego story, nie? Więc, więc tutaj za to trzymam kciuki. Dobrze, czyli ogłosiliście i, ale nie do końca, ale zaraz ogłosicie Tak, ogłosiliśmy, dalej. ale nie do końca. To jest takie ogłoszenie... Dla naszych inwestorów, żeby widzieli, też dla branżów, branży tutaj lokalnej, żeby e, zobaczyli, że faktycznie ta gra powstaje i jak ona już teraz wygląda. E, no i e, na taki prawdziwy rewill przyjdzie czas. E, już, to, już to po to się szykujemy. Zatrudniliśmy brand managera, rozwijamy ten zespół marketingowy e, już i, i tak naprawdę. Mm, no te plany są już bardzo mocno konkretne, mamy się... No ja nie mam, bo jeśli... Chcemy się, chcemy się wypróbować, prawda? Chcemy, chcemy spróbować tym razem sięgnąć po całość, a nie tylko po kawałek, natomiast mhm. od razu zaznaczam, że gdyby faktycznie nam się pojawiła jakaś super oferta od wydawcy, to na pewno byśmy ją rozważyli, prawda? Od wydawcy, któremu możemy zaufać, bo nie chcielibyśmy no, trafić gdzieś miejsce, co nie jest takie trudne, jak się okazuje. Jasne. Ale y... ciężko nie odnieść się do tego, mm -hmm. bo, bo pokazaliście dla inwestorów, y, mają jakieś tam swoje oczekiwania. Macie całkiem spory budżet, bo tam chyba y, zapowiedziany, ile tam, 19 milionów tak kosztu, czy 20 pary, Już nie pamiętam. Ale coś tam w 20, tak? Chyba gdzieś tam ogłosić. Yy... Chodzi o... W jakiej walucie? Budżet Yy, złotych to chyba. Nawet to więcej, było, nawet tak? więcej. Ponad, no to, ponad, no to okay. ponad 20 na pewno ogłosiliśmy, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Mhm. No i dobrze. To już was wstawia w tym yy, segmencie dobyowym, tak chyba? Tak, no na pewno, chyba. Czy, na pewno. W sensie. Ja, czy, teraz już nie wiadomo, więc sensie dlatego pytam. Wydaje mi się, że WA teraz to jest chyba określany między... 5, a 15, tak mi się wydaje, to jest... Oj, chyba, chyba, chyba Double chyba się o, wyżej, wyżej zamyka. W się. Sensie. 5, 5 do 15 milionów dolarów. No ok, mhm. no, ora, to może jeszcze, mo, może jeszcze. Um, no i dobrze, i w takim razie na bazie doświadczeń uh, Irwin Bitów, i Frostpunka i oczekiwań inwestorów rozumiem, że jesteście teraz mega przygotowani na to, że um, że jak Ghostrunnera się sprzedało te 2 miliony, tak? No, myślę, że już powoli mhm. pod 3 podchodzi, bo 2,5 miliona mieliśmy w zeszłym roku, tak przy okazji premiery. Nie mamy teraz danych yy, dokładnych, ale no tak bym zakładał, że, że pod te 3 miliony już jedynka może podchodzić. Czyli jesteście świadomi tam tego i akceptujecie, że, ja przynajmniej tak uważam prywatnie, że każdy inwestor, który w GameDev włożył polski i, i, i ma pieniądze w wielu bitach, no to będzie oczekiwał, że ten milion kopii to absolutnie w pierwszym roku sprzedacie. Że, że, że wszystko poniżej tego to jest absolutna porażka. Hmm, czy aż tak, czy to absolutna porażka? No, nie wydaje mi się. Nie, nie, bo jakby. Ja, ja życzę jak najlepiej. Ja wiem, że jest tak. trudno i dla mnie każda, każda gra, która sprzedaje 10 kopii, to jest sukces. Mhm. Ale jak miałbym myśleć tak w taki ograniczony sposób inwestorski pod tytułem Hajs jest Hajs, mm -hmm. i on się musi zgadzać. To jeśli wy macie wychodzić w 2026 mm -hmm. roku, e, będąc już doświadczonym e, zespołem, mm -hmm. w, w tym momencie w 26 dwunastoletnim, z pięcioma skrzypowanymi grami, czy tam sześcioma jakkolwiek tego, by tam nie liczyć, z mm -hmm. czego, z czego do, do, do tamtego momentu to pewnie oba renery rozejdą się w jakiś 5-6 milionach kopii no to jako inwestor absolutnie liczę, że wasz kolejny duży tytuł, większy jeszcze bardziej i fajniejszy i wszystkie doświadczenia i tak dalej i tak dalej tak dalej no to tam ten milion to, to bez miliona się nie pokazuj no nie, nie wracaj do domu no, na pewno jest to realne, jest to realne, że ten milion y, bylibyśmy w stanie osiągnąć w ciągu, w ciągu roku. Także no też bierzemy pod uwagę to, że ten self publish, no to naszym, zobaczymy, jak nasze możliwości marketingowe też będą wyglądać, prawda? Też y, jak już ten produkt zacznie funkcjonować, jak będzie zapowiedziany, jak będą jakieś, y, no nie wiem, budowana uślista chociażby, prawda, to jest, jest to jakiś wyznacznik. Nie jest już może aż tak istotny jak kiedyś, ale no nadal. No, no zobaczymy oczywiście. Te, te oczekiwania na pewno inwestorów będą duże, no bo to jest zrozumiałe, prawda? Robimy dobre gry, które też historycznie można powiedzieć, że się bardzo dobrze sprzedawały czy sprzedają. Więc, więc te oczekiwania są jak najbardziej zasadne i, no, tak realnie patrząc, to. To jest to możliwe i, i ciężko się z tym kłócić. No okej, okay, jasne. To przyjmujemy jakby te oczekiwania za zasadne. No. Tak to nazwijmy. Okej. Okay, czyli tylko potrzebujecie, za tam 2 miliony euro na albo 3, albo 4 na, na, na marketing, tak, żeby, żeby wszystko zaskoczyło fajnie. No, na pewno potrzebujemy budżetu na marketing. Zgadza. Okej, okay, dobrze. E Zamykamy XIX-wiecznego cybera, hmm. albo bardziej Slasha niż cybera. Tak. I co, co, co jeszcze? Co, co, coś co jeszcze robimy? Mamy też, mamy też drugi projekt, który, który trochę ma bazować na naszych poprzednich doświadczeniach, z tych naszych. Albo pierwszy nie, nie bazował, tak? Aż nie aż tak. <laughs> I tutaj, okay. tutaj chcemy też pójść tym razem w Tryb online, w koop. Widzimy w tym potencjał. Mamy też trochę doświadczenia z tym koopem, bo e, robiliśmy gry koopowe też wcześniej. E, były jakieś te, no, no przed Ghostwriterami no, wiemy, jak je robić dobrze. E, I e, widzimy w tym potencjał. Widzimy też potencjał w tym, że być może ta gra mogłaby się pojawić w Early Accessie wcześniej, tak żeby ten development nie trwał zbyt długo, ale żeby już z graczami, z tym community, które. No, tworzy, stworzyliśmy też przy, przy poprzednich grach, no, współ, no nie, może nie współtworzyć, ale też no, bazować też na ich feedbacku i e, wykuwać powoli sobie ten projekt, tak, żeby, no, jeżeli to ma być doświadczenie takie koopowe, wspólne, no to żeby e, wraz z tym community ono się rozwijało. No i mamy też plan wdrożenia AI, który no, nie jest tylko takim buzzwordem. Bo realnie, faktycznie pracujemy, już zaczęliśmy pracę. Takie RD z, z doktorem, który, który z którym miałem przyjemność mieć zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim kilka lat temu, kiedy jeszcze studiowałem. I e, właśnie ono od lat się zajmuje AI. E, no Boże, ty kilka lat temu studiowałeś? No, kilka! To, to tak się mówi tylko. 10, <laughs> okay, 10 lat temu? Czy ja, to, tak, dobrze, to... <laughs> tak to. wyglądało. No Boże, że ty jesteś dziewięćdziesiąty coś Nie, tam to, to... jestem, czyli A, kurde, to już będzie dziesięć lat temu. Jeszcze, to już będzie, jeszcze się To łapie, już będzie dziesięć tak. lat temu, no. <laughs> Czyli robicie koopowego hopa z e, aktywnym AI. Tak, nie, w dużym skrócie. Nie, nie, nie będzie to hopa. <laughs> e, Nigdy nie wiesz, co jest za, za rogiem, jak bardzo to mogłoby nie, wskoczyć. My się skupiamy na tym, żeby być Dobre czołowym trendy. deweloperem Gear Acti, oczywiście, więc, więc raczej ta DNA nam się nie zmieni. Natomiast to mhm. AI, e, to jest też temat, który, który wdrażamy. Przyglądamy się mu zarówno od strony takiej deweloperskiej, jak wesprzeć nasz proces deweloperski, jak i też wykorzystania go w grach. To jest tak trochę dwutorowo, sobie z tym działamy i, i naprawdę mamy fajny zespół do tego, który, który pracuje, który też szukał komercyjnego produktu, w którym mógłby się wykazać. No i że tak powiem, my jesteśmy tym perfect matchem tutaj. Dla nich i też e, oczywiście nasze wewnętrzne tutaj działy też będą współpracować nad tymi rozwiązaniami. Czyli, czyli i online i koop. Ale bardziej koop czy bardziej online? E, bardziej e, bardziej online. Bardziej nie mogę powiedzieć nie, bardziej, jeszcze. Bardziej, bardziej online. Chcemy, żeby to, ta gra była bardziej okay. online na pewno niż, niż, niż nasze te ostatnie gry. Okej, okay, ale inny setting. Niż chcemy, eee, żeby był też, też futurystyczny, nie. ale jak futurystyczny, no to to jeszcze. Zróbcie solarpunka. Solar Cały weekend teraz na żaglach z kolegami obgadywaliśmy solar solarpunka i, i, i czy to jest realne i tak dalej. To jest więc to interesujące na pewno. Tak, liczenie, ile potrzebuje drzew, żeby ogrzać swój dom, bo, bo tak trzeba to przegadać przecież z kolegami. No. Znaczy, ale Solarpunk jest piękny, jakby artowo. Nie? Jakby jest trend na to teraz. Chyba Tainted Rain też to wykorzystuje, mm -hmm. że te że ta, 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 ta piękno, światło, jasność i e, te, ta, ta lekkość artowa. E, jest ciekawa, ale, ale rozumiem, że w waszym przypadku z latającymi kończynami gdzieś tam z tyłu głowy może być ciężko, ale to mogłoby być też. Ciekawe. Ale przyszłość, w dużym skrócie jakaś jakieś tam forma SAFI. Tak, tak, tak. Eee, taki przynajmniej obecnie mamy plan na to. Oczywiście, no to są plany takie już dalekosiężne, bo tu mówimy o 2027-2028 na ten drugi projekt. A to spokój, już Fortnite się skończy, także online tak, nowy już cyberpunk będą. Tak. Nie, nie, mówię, to wtedy jakby będzie super miejsce na online nowego cyberpunka A, tylko okay. jakby e, e, gostranerowego cyberpunka w TPP, więc jakby Dead mhm. that, to to e, fajnie. I na to rozumiem też macie odłożone tamte parę, złotych. złoty. No byłoby idealnie mieć, ale aż tak, aż tak dobrze nie ma, aż tak dobrze nie ma, no też. Też teraz poszukujemy finansowania na, na te dalsze projekty i no mamy bardzo dużo opcji obecnie, które, które tutaj rozważamy, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, więc dzisiaj na pewno tu nie będę nic deklarował, bo... A czemu, czemu tego Cyber Slasha nie, 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 nie... znaczy p, p, tak brzmiało to... Mhm. Bo powiedziałeś, że ten drugi projekt macie robić w formule early accessowej, a czemu nie pierwszy? No bo wydaje mi się, że gry singlowe aż tak dobrze nie działają w early accessie, że. Chyba, że potem nie zrobisz. Chyba, że są takie mocno, mocno roglaikowe i, i, i ta... nie opowiadają historii od początku do końca jakiejś, tylko są raczej taką. Takim, albo cyklami, prawda, albo jakimś mocnym takim. No, no, bo, no bo tutaj jakby Hades ten, jest to. No. Bo, wiesz, jest no, absolutnym dopełnieniem tego. Wiadomo, Oczywiście. że jest inny typ gry, no. nie? Ale, ale, ale się cały czas zastanawiam, właśnie, czy, czy, czy jest tak, że ten Early Access jest dla wszystkich, czy nie dla wszystkich, czy może, może właśnie jest dla wszystkich. Nie, i, jest, jest dla wszystkich, na to ale nie dla wszystkich zadziała na pewno, bo wydaje mi się, że właśnie część gier lepiej na nim performuje. Jest stąd też pomysł, żeby ten online co-op testować tam raczej. A, a do tej gry no, nie mamy takich planów na ten moment. Do, do cyber slasha. Tak. Jak? Okay. Znaczy... Będzie finalny tytuł, to będziemy wreszcie okay. się posługiwać. W... Właściwie. Okej, okay. do... ale, ale nie, bo rozumiem, że jakby mieliście na tym yy, przegadali, się to wewnętrznie i, i tak, to robimy w tą stronę, że nie będziemy robić. Tak, ale co mamy, taką okay. decyzję, podjęliśmy. Okay. Okej, okay, no to ja czekam tylko, kiedy demo, nie chociaż kartę na Steamie sobie? No, e... wszystko po kolei na pewno. E... Ja, ja... Nie dowózicie już zaraz, no bo ja rozumiem, że teraz są rozpalone oczekiwania mhm. rynku inwestycyjnego, więc, więc... Na pewno chcemy... Nie wiem, no nikt tam nie będzie czekał pół roku, aż ogłosicie coś, ja. co trochę zatizerowaliście gdzieś tam w, tylko w ograniczonym gronie. No tak, tylko to, to jest raczej tak... Wyszło to tak, jak chcieliśmy, żeby to raczej tak lokalnie tylko zadziałało, żeby się nie rozniosło. Żeby sobie trochę nie spalić, prawda, tego globalnego revealu. Do niego musimy się na pewno bardzo dobrze przygotować. To musi mieć... To musi być właściwy event, właściwe okoliczności i tak sobie na to patrzymy na ten moment, żeby, żeby że jednak tu pierwsze wrażenie się, takie globalne, robi się raz i chcemy, żeby to było dobrze zrobione. Czyli na GDC. Okej, okay, rozumiem. Już ja, ja, ja już swoje wiem. No a resztę sobie... Ty nie, nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz, a kto będzie chciał, to sobie zaprzeczam. to... A, a kto będzie chciał, to sobie, to sobie policzy w takim razie. Dobrze. E, powiedz mi jeszcze... Bo już, już tam godzinka mhm. mija mniej więcej, ale bardzo fajnie. Du, du, dużo się dowiedziałem ciekawych rzeczy. Dziękuję Ci za to bardzo. Powiedz mi, jak, jaki masz dzisiaj ogląd ogólnie na naszą branżę, mhm. na ten kawałek biznesu? Widzieliśmy się na Gamescomie, byłeś u mnie na biznesowym naszym stoisku, sobie pogadaliśmy. Chwilkę, po, za krótko, jak zawsze. Ale jak myślisz, gdzie jesteśmy? W jakim punkcie? Mhm. Trochę perspektywy Gamescomu, za dwa tygodnie PGA. Mhm. Czego, czego, w, czego można się na PGA spodziewać? Co będzie de facto trochę reprezentacji tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy biznesowo, jako przemysł? Wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym powinno zacząć się niedługo poprawiać. Ja nie taką... Taką mam, taką mam nadzieję, bo no nie, nie ma co ukrywać, że te ostatnie dwa lata to, no, to nie jest najlepszy czas, prawda? To nie jest najlepszy czas dla branży. To jest czas zamykania wielu projektów, zamykania wielu studiów też, zwolnień masowych. Nam się przez ten czas jakoś udało prześliznąć bez, bez, bez takich trudnych decyzji do podejmowania. Natomiast no to nie jest tak, że wyszliśmy bez szwanku, no bo też, też zmiany te korporacyjne w tej, którą nas dotyczyły w pewnym momencie, prawda? Znaczy, pamiętajmy, że jesteście wiesz, trochę dziećmi pandemii, dziećmi kryzysu, dziećmi z, z kryzysu, który tam się zaczął już po pandemii, ale w pandemii. Robiliście grę w innych troszeczkę mm -hmm. warunkach. Jego stranera, yy, yy, jego się sprzedało tyle, dlatego że jakby cyberpunk miał takie problemy, a nie, nie to jesteście największym zwycięzcą w ogóle tego, tego całego trudnego okresu, więc. więc yy, no, tak, tak. Więc tak. aż jak, jakbyście nie przeszli suchą stopą mm -hmm. do dzisiaj, to aż bym się mega zdziwił. Okay. Bo to no, nie, było... no to jest, to jest fair point, oczywiście, yy, ale, ale to też nie jest tak, bo po my też pamiętamy, jak. Trudno było wcześniej też tam, jakby 10 lat to jest no. 10 lat, to już e, można powiedzieć, że kiedyś no, nie było tego kryzysu, bo nie wiem, i tak wszyscy byliśmy w kryzysie przed tą bańką, prawda, covidową, e, ale wie, więc, więc wiemy też, jak, jak, jak się poruszać w tym trudnym terenie trochę, e, jak rozsądnie prowadzić ten biznes, tak, żeby żeby po prostu też nie przestrzelić z pewnymi rzeczami, bo to jest dosyć proste, kiedy nagle się pojawiają jakieś zbyt duże ambicje. I, i wydaje mi się, że to jest problem naszej branży też często, że no, no bardzo szybko jak najwięcej, żeby tylko zdążyć jeszcze wbić się w tę, w tę bańkę i, i, i próbować wycisnąć z niej jak najwięcej, że to jakby wiele... Wiele studiów, wiele osób pogrążyło w naszej branży, no i przez to też wiele osób, które w ogóle są nieodpowiedzialne za to, jaki jest ten stan, też oberwało. I to jest, jest przykre, natomiast ja czuję, że powoli chyba zaczynamy sobie racjonalizować tę sytuację i podchodzić do tego sensowniej. To też, też oczywiście trendy wyznaczają najwięksi, to też zobaczymy, co się będzie działo. Ale, ale mam wrażenie, że są takie. No są takie momenty, które dobrze nastrajają. Jak chociażby, no nie wiem, teraz bardzo duży sukces wlubera z Silent Hillem, rewelacyjne mhm. oceny i no też właśnie. super sprzedaż. No, myślę, że wiele osób gdzieś nie stawiało na to, że to będzie aż taki sukces, a to jest naprawdę świetny tu nasz krakowski zespół, który. Mm -hmm. który, który dowodzi. Ja, ja osobiście się nie obawiałem, że to nie będzie sukces, tylko nie, nie wiedziałem, jak dużo to może tak, być sukces. Tak. No, ale, ale, jednocześnie... ale taka opinia, jak wiesz, u nas w branży, no tak krążyły różne takie obawy, jak to tam będzie. Ja, ja coś, coś słyszałem, ale powiem ci szczerze, że nie, nie wierzyłbym w to. Jakby ja, jak ja, ja też. Ja... Studio się specjalizujące stricte w, w, w tym no, jakby. Tak. I mówiące, że chcemy to robić. A to w ogóle a Sajret to byłby wiesz, Dream Job. Tak, nie? Ale, więc I jakby studio mnie... mhm. z financial capability i ze zdolnościami jakby zespołowymi. Mhm. Gdyby się gdzieś to nie, nie udało, to, to naprawdę można by się cztery razy zastanowić, tak, tak, co się tam wydarzyło. To by było super jasne, dziwne. Ale, ale no rozumiem, ale wielkie że, gratulacje był za ja Weber. bardzo nie? z tego też zadowolony. Bo ja, ja uważam, że jesteśmy w takim momencie, że jak. W 2020 każdy gdzieś próbował sobie złowić jakiegoś pracownika, wyłowić kogoś dobrego do siebie i, i takie była natura, taka niezdrowa konkurencja wręcz się zrobiła. To teraz czujemy, że my lecimy na tym samym wózku, i każdy sukces tego naszego lokalnego tutaj zespołu może się przekuć mm. na, odmianę, na zmianę tego sentymentu wobec naszej branży i tego, że my w Polsce robimy jakościowe gry. I te wszystkie spółki, które powyrastały jak kwiatki, które robiły mega kiepskie rzeczy i psuły de facto tę branżę naszą od środka, no to teraz ich zostawiamy na peronie, a my odjeżdżamy dalej robić gry, które osiągają sukcesy. I myślę, że, że to zmieni obraz branży i to też zadziała globalnie, prawda? To, 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 że u nas tak jest, to my wiemy, ale to też w innych krajach, czy też w wielkich studiach, które też obrosły w ten no nie wiem, tłuszcz nazwijmy to, i wszystko to musi gdzieś odpaść i, 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 i ta trajektoria, ta, ten kierunek musi być wytyczony na, na jakość po prostu, a nie na, nie, no nie wiem, jakieś odhaczanie checkboxów. Nie chcę wchodzić w jakąś, wiesz, tutaj głębszą polemikę, <toszcz> ryzykowny znaczy, grunt. Wiesz, z jednej strony, e, d, 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 problemu Ubisoftu. Z drugiej strony y, sukcesy takich gwarantów jak jak Space Marine. Tak. Ale, ale, ale mamy tam co tydzień jakieś info o jakimś kolejnym tak, problemie. I, tak? jasne, bo, bo... Ale, ale czy, czy nie czujesz, że tego jest coraz więcej? Jest tych lepszych informacji niż gorszych. Mi się wydaje, że może, może tutaj przez to, że. Okej, okay, no z 11 bitami jest dziwny przypadek, bo moim zdaniem gra jest bardzo dobra i osiągnęła dobry wynik, no a tam jakby to, co się stało na, na, na giełdzie, no to się stało z kursem, no ale no ale znowu no to moim zdaniem ja, ja jakby Frostpanka upatruję jako ten sukces jakościowy i, i ten ta liczba graczy przecież, no ona chyba nie była gorsza, nawet była lepsza niż przy jedynce, tak mi się wydaje, ta jednoczesna, więc te, nie, nie chcę tu, tego analizować głęboko teraz, ale, ale chodzi mi o to, że to są kolejne, kolejne takie pozytywne sygnały, jeśli chodzi o naszą branżę, które no, sprawiają, że, że ja wierzę, że teraz jesteśmy już na tym kierunku w górę, a, a, nie, a nie dalej w dół. Tak, zgadzam się. No, dla mnie też, nie był, nie jest porażką w żaden sposób. I czy inwestorzy sobie założyli jedno czy drugie, to, to mnie to osobiście mało interesuje na, na dłuższą metę, bo, bo wiem, że jakość w przypadku bitów i tak wypracuje wszystko. I jakby mają na tyle swoje silne IP i Frospanka jako takiego, że nawet gdyby się tego Frospanka drugiego sprzedało, jeszcze mniej i jeszcze mniej recenzji było na początku, to nie znaczy, że długoterminowo. Gra by się nie zwróciła wielokrotnie. No tak, a gra się zwróciła więc... w trzy dni, prawda? Więc. No, no tak, no to, to, to. Jakby ty to wiesz, ja to wiem i, i wszyscy o to wiemy. Ale jednocześnie. Yy... To, to nie jest tak, że, że ja widzę jakiś tam straszny kryzys, bo to też już parę razy powtarzałem, że, że zachodnie studia amerykańskie, jakby nie, nie mówię, że kryzysu nie ma w ogóle. Także jest jakiś tam ogólny kryzys, bo, 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 bo nie wiem, no, z dużych studiów nie wychodzi tyle dobrych gier co kiedyś i um, jakby u nas na naszym podwórku no, ileś studiów powstało, które tam nic nie zrobiły, a pieniądze no, wzięły albo wzięły pieniądze, a, a jakby niewiele zrobiło, albo nic z tego nie wyszło. Ale. Jakby masa się, się buduje, to tak jak wiesz, tak jakby mówić, że fundusze europejskie w Polsce tam prawda, nie pomogły, bo dużo ich było przekręconych albo, Ale albo, albo źle prawda? wydanych. Też jest nie? tak, że. Tak, jakby, skala, jakby statystyka jest taka, że nawet jeśli 40% masz odrzutu, to i tak masz 60% tak. wykutej dobrej stali w hucie. I myślę, że, że w tym okresie takiego wykuwania ostatecznego mhm. jesteśmy więc jednak więc spółek, które się przez ostatnie 4, 5 czy 6 lat, załóżmy ten 18 rok, to już był taki, gdzie, gdzie raż giełdowy się zaczął i, i raż na switcha też, też, też to sobie ustalono, bo to trochę, trochę się pokryły te mhm. zjawiska. No to dzisiaj mamy na rynku ileś tam firm naście czy 10 w Polsce, które są na tyle solidne, że tak jak wy, tak, jesteście w stanie robić jeden czy dwa projekty solidne, które mają perspektywę na, na sprzedaż nie na 50, 100 tysięcy kopii, ale, ale wchodząc w ten faktyczny segment double Jowa. Mm. Więc, więc to jest też co, 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 co jest dużym sukcesem w porównaniu do roku 2018 czy 2017, gdzie, gdzie tego typu sukces, tego typu cyferki, o nich swobodnie mogły mówić. No ile? Dwa studia w Polsce? Tak naprawdę? No tak. No, tak. Al, albo może i, trzy, albo może cztery. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jako, jako, jako obiedzie u dziadków tak? w normalnej sytuacji, także idziecie po tą milionową sprzedaż, mm. więc, więc to jest pewna zmiana i produkcyjna, i jakościowa, ale też też mindsetowa, więc, więc tego absolutnie się cieszę, więc fajnie, że, że jesteśmy w takim punkcie. E, słuchaj, na sam koniec bo już tak e, trochę już opowiedziałeś i trochę pozdradzałeś. E, więc, więc tutaj wszystkie swoje cele, wszystkie boksy, żeśmy odznaczyli, tak. albo przynajmniej ich większość. Co mogłem to sam koniec... Można tak powiedzieć. <laughs> Bardzo dobrze. Misja wykonana, tak. można iść do domu. Na sam koniec powiedz mi, bo e, ja żywię głęboko nadzieję, że trochę gdzieś tam młodszych e, odbiorców, w sensie młodszych profesjonalistów, tych dwudziestolatków może gdzieś tam nas e, jakimś cudem słucha. Mhm. To po powiedz, co im możesz powiedzieć ze swojej perspektywy e, tak. Mhm. Te, 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 tego dewa biznesowego już teraz, albo albo jakkolwiek tego nie nazwać, ale, ale z tymi paroma grami mhm. na karku, paroma premierami. Paroma dziećmi, oddanymi. Yy... <grymiany> Z musu, ale, ale jednak oddanymi, ale dobrze wychowanymi dziećmi e, grubymi. wyrośniętymi, e, tak. Już wyrosły, już sobie jakoś tam razo, zaraz liceum, więc, więc w ogóle będzie super. Ze swojej perspektywy możesz powiedzieć tym młodym, e, którzy szukają swojego miejsca mm -hmm. w, w pracy game gamedevowej, czy wokoło niej? No, mogę powiedzieć <laughs> najprostsze dla mnie <laughs> uczcie się robić VFX-y bo okay. w sensie dla mnie to jest okay. niesamowita zagadka, jak ciężko w Polsce jest zrekrutować dobrą osobę do, yy, do VFX-ów i... To jest bardzo dobra rada, i, 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 bardzo fajnie, super. I w sumie na ten moment trzeba właśnie nie robić tego, co wszyscy, tylko raczej to, co nie wszyscy i tam, bo, bo te nisze, one są jeszcze do zagospodarowania, yy, więc może poszukać czegoś takiego nieszablonowego w swojej karierze, tak żeby... Żeby trafić do jakiegoś studia. Bo naprawdę teraz, jeśli chodzi o rekrutację juniorów, to jest ciężko. Jest, kto nie będę ukrywał, że nie pamiętam, kiedy junior miał tak trudno ze znalezieniem pracy. Że trzeba się wyspecjalizować zdecydowanie w jakiejś dziedzinie. Okej. Okay. Okej. Okay, no miejmy nadzieję, że to nie potrwa strasznie długo, mm. że, że ten następny rok trochę już będzie luźniejszy. Ale dobrze, bardzo fajna rada, HR-owa, zatrudnieniowa, więc kto może niech korzysta, jeśli jest w takim punkcie swojego życia, że może to zrobić. I cóż, ja ci bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, fajnie dziękuję, udało to się przegadać parę rzeczy. Powodzonka z tym ogłoszeniem na GDC, czy gdzie tam, gdzie tam ono będzie, tak, gdzieś tam się ono pojawi tak, niedługo. I pierwszej i, pierwsze, i drugiej gry, bo ja rozumiem, że to to, więc, więc czekam na, na trailery i, i, i tema i, i karty steamowe, żeby to fajnie wszystko sobie tam rosło. I cóż, i, i powodzenka dla was jako całego teamu w developmentie. i, i widzę, że widzimy się, mam nadzieję, na PGA, na tej, tej waszej imprezie zamkniętej, co to będzie w czwartek będzie. Nie wszyscy są zaproszeni, ale kto to usłyszał o tym na podcaście, to wchodzi I na pewno. impreza w Krakowie. <grywa> tak, Radek stawia pierwszą kolejkę dla wszystkich, którzy przyjdą i powiedzą, że zapraszałeś przecież to no. to sam, sam zaprosiłeś na podcaście. Także tak, dziękuję Ci bardzo Dzięki, jeszcze raz. do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się do Też. usłyszenia za tydzień. Hej, hej.